dzisiaj będzie powiedzonko. Dzisiaj będzie powiedzonko związane ze stopami. Takie polskie, nacisnąć, nadepnąć komuś na odcisk. Czy nacisnąć na odcisk, też czasami niektórzy tak mówią, ale nadepnąć komuś na odcisk, czyli podpaść, zdenerwować kogoś. I po angielsku mówimy to step on someone's toes. To step on someone's toes. Toes to są palce u stóp, bo warto wiedzieć, że w angielskim, Anglicy, czy też Amerykanie, czy też inne osoby posługujące się językiem angielskim, jako tym swoim językiem ojczystym, tego co nazywamy fingers, mają tylko 10. Oni mają 10 palców. Fingers. U nas mamy palce u rąk i palce u stóp i to są palce, natomiast u nich to są fingers, a te na dole, te u stóp, to są właśnie toes. One toe, two toes. Więc step on someone's toes to właśnie nadepnąć komuś na odcisk takie. Podpaść, zdenerwować kogoś. Może to być wasze wyrażenie na dziś. Zapiszcie swoje słówko w komentarzu. Jeżeli chcecie uczyć się ze mną przez Skype angielskiego, to link jest na dole. Jeżeli chcecie się zapisać na kursy, maturę, review, to linki też są na dole. A tymczasem do zobaczenia już w czwartek.